Witam wszystkich ponownie w Legend of Grimrock, z tej strony Chabertach. Lecimy na totalnie, absolutnie nową lokację. F5, tu już coś mi się przemieszcza. Jest to coś sporego z tego, co widzę. Kurde, jakiś ogr. Chłopie. Fuck. Ma takie szybkie ataki. Źle i krwawie. Jakaś rana, odlejć. Nie! No, chodź, bratku. Co to jest w ogóle? Chodź, bracie. Oberwał za coś. Dobra, podpalę cię, może. Może się uda. Kurwa! Ale jazda z nim będzie. Dobra. Fuck. Nie pchaj się mu pod cokolwiek on trzyma. Nie pchaj się pod to. Dobra, nie podpalił się niestety. Nie widzę tego bezboleśnie. Może mieczem go podpalę. Tu? Nie, dupa. Kurwa. Dobra. Dobra, obrywa od ognia. Może zginie. Obrywa. Nie trafił. Co za baran. Dobra, zrobię to inaczej. O, fuck. Inaczej to zrobię. Mam takie miny. Bomby. Nie ma. Tak. Szybciutko ataki. Wyprowadzać ataki. Ile się da. Nie. Dobra, szkoda. Kurwa. Dobra, chyba jednak na tego gościa obiorę troszkę inną taktykę. Troszkę inną taktykę, na przykład, o, płomień, kula płomieni. Chociaż. Au! Dokładnie. Gin tam, płoń, rób cokolwiek, co chcesz. Tak, biegnij, chłopie. I masz kulę płomieni. Pięknie. Masz kulę płomieni, masz strzelane rzeczy. Auć. Będzie bolało. Tu? No nie będzie, że tu. Au, fuck. Nie, krytyk mu wszedł, ale co z tego? Chodź tu. Krytyk, nieważne, płoń. Zginął, uff. Co to kurde w ogóle tu leży? O, ale coś jeszcze tu leżało. Aha, podniosłem. Ale jaja. Mocny koleżka. Co to? No, energy regeneration. Świetnie po prostu. Dobra, ryzyk fizyk. Pijemy. F5, mam nadzieję, że tych stworów tu nie będzie zbyt wielu, bo... O, bo będzie kiepsko z nimi. Coś tam jeszcze szelechocze mi. Przeładuj. Pycha. Niezły potwór. A tu prawdopodobnie mamy ostatnią świątynię. F5. Wbijamy do środka i połóżmy te nasze 4 ostatnie gemy. No właśnie. Zobaczmy, co to powstanie z tego. Jest jakiś orb, esencja ognia, powietrza raczej. Czyli mamy ostatni shrine. Elemental. Co? Footsteps. Dobra, i tyle wiadomości.
Prawdopodobnie droga węży. Do cholery jasnej, o co tu chodzi? W każdym razie ten potwór pokonany, to jest istotne. Droga węży. Droga węży, niby. Jak to mam rozumieć? To inny głos wydawało. Jednoznacznie, ale tak czy siak to się nie przebije tam. Droga węży. Że niby. Co ja mam z tą drogą węży zrobić? Dobra, nieważne. W każdym razie musimy wrócić i chyba wyleźć w innym miejscu. Okej, tu mamy następne wyjście na powierzchnię. Sprawdźmy, gdzie ono nas zaprowadzi. Co to jest w ogóle? Wow. Co to jest? To mam jakiś miecz i dać? Nie bardzo. Rzucasz tym mieczem, dobra. Gdzieś mam przesunąć, dotknąć. Holender jasny go wie. Będzie, słyszę ropuchy. Słyszę ropuchy. To mnie nie cieszy, bo. Chociaż teraz chyba mam z nimi duże szanse z ropuchami. Ale badajmy teren przede wszystkim. Okej. Oj, przepraszam, kichłem. Dom igieł. O, kurde. Dobra, na razie sobie daruję dom igieł. Jest fajnie. Nic mnie nie atakuje. Tu mamy złoty klucz. The Hub. Nie posiadam na razie do wejścia do The Hub. A szkoda, w sumie by mi się nawet przydało. Tak, badajmy oczywiście od lewej strony wszystko, co się da. Jest jakaś roślinka. Nigdy roślinek za mało. Orzesz w mordę. Really, kościół? Dobra, walić się. Wow, coś się dzieje. Dobra, pokonany. Przynajmniej żarcie od niego będzie. Tyle dobrego. Wilki jakieś do cholery. Co tu mi za podpowiedź? Kurde, co za beznadziejne te podpowiedzi. Oho, tu mamy jakieś. Fuck, ale się wdupiłem! Wdupiłem się totalnie! Okej, kłoń, zdychaj, co chcesz, chłopie, ale mnie zostaw! Kłoń! Do cholery jasnej! Łożesz w mordę, muszę się napić. Ale jaja, kurde. Zdychaj, ćwoku. Nieważne, płoń. Holender, ktokolwiek nie jest pokonany. Pokona. Aj, wyjdź. Zatruty, co za idiota. A ta głoduje. Masz. No, najwięcej jest całej ekipy, z tego co zauważyłem. Co to w ogóle za broń? Co ona może? To jest two-handed weapon. 22 do 67. 20 do 61 plus strange. I akurat spada. Nie. Nie, zdecydowanie nie. Może się, że je zaniosę na swoją miejscówkę fantastyczną, ale nie będę ich używał w żaden sposób. Dobra, porządek musi być.
I ostatnie bomby, które posiadam, zamrażające zresztą, moje ulubione. Aj, do cholendry. I obciążony jest byku. Źle. Źle. Bardzo źle. Aj. Dobra, ludzie, w takim razie widzimy się w zamku, jak zostawię część rzeczy zbędnych mi. Cholera, tu jest ten koleś, jeszcze jeden. Aj. Aj. Dobra, nieważne. Płoń, szmato. Cholera, następne. Źle. Dawaj, dawaj. Kurde, nie trafił jeszcze. Ilu ich tu jest? Źle, źle. Nie uciekniesz mi. No i co? Kurwa, uciekł. Kurwec fel. Zdechło. Słyszę następnego. Dobra, ja się ewakuuję stąd, ludzie, bo to nie ma sensu z taką ruchliwością. Niestety tu zaczęły latać również elementale do cholery. Po pojawieniu się moim na powierzchni. No właśnie. Nawet nie wiem, co to za elementale za bardzo. O nie, to są te wstrętne meduzy. Petryfikacja, petryfikacja. Do cholery. Odpada. Żadnych, kurczę, meduz mi tutaj. Nie! Do cholery. Chodź tu, maciuro. Taka cwana jesteś? Będziesz płonąć. Dokładnie. Będziesz płonąć jak nic. Au. 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 Dokładnie. Nie! Jest. Rozwalona. Elegancko. Exp znowu wpada. W szaleńczym tempie. A ja muszę iść się odciążyć, oczywiście. Holender, skąd one tu się biorą? To jest naprawdę arcy interesujące pytanie. One plują. Kurde, one plują. Masz. Co ty na to? Masz, masz. Krytyk. Bardzo ci tak dobrze, koleżanko. Okej, jestem w zamku. Pora. Najwyższa pora zostawić ostatni element. Zobaczmy, co się wydarzy. Ha, wydarzyło się... Tu, tu, tu się wydarzyło dużo. Co to w ogóle jest? Orp, owco... Aha, światło. Nie, nie chcę. Światło. Wydarzyło się dużo. Okej, czyli drzwi do tego miejsca stoją tak jakby przed nami otworem, ale ja na razie nie chcę tam jeszcze iść. Ja mam, sprawdziłem na internecie, jeszcze parę rzeczy do zrobienia, jak się okazuje. Więc widzimy się już w tych paru rzeczach. Okej, tu się pałęta trochę monstrów jeszcze, więc ja bym zdecydowanie użył sobie kryształku. I... no złapał trochę tego expa, czyszcząc okolice. Na przykład już załatwiłem... Już załatwiłem dwie meduzy w tej miejscowie. Chodźcie tu. Elegancko. Gdzie te... Jeszcze tu mumie łażą. No właśnie. Jeszcze tu mumie sobie łażą. Perfidnie. Zdechła. Okej, okej. A ja bardzo chciałem do tego teleportu trafić. Tylko teraz pytanie, jak? Teraz pytanie, jak? Ponieważ internety mi podpowiadają o pewnych niewykopanych przeze mnie rzeczach. Jesteśmy w tym miejscu i gdzieś tutaj trzeba trzy razy kopać ziemię w jednym miejscu, by dokopać się do artefaktu, którego ponoć nie da się użyć, za to i łożysz w mordę. To jest z jedynki! Wow!
To jest ten z jedynki gnój, co... Cube, co chciał zgniatać mnie. Niesamowite. Co ty tu robisz, chłopie? Ale ja, tak w ogóle to jestem na tej pustyni, gdzie te dwa magma golemy były. Więc w tym miejscu mamy Cuba. Ale genialne. Wow. No cudowne. I w każdym bądź razie jest jeszcze jedna skrzynka do wykopania, której totalnie nie wiem, co jest. Wiem tylko, gdzie ona jest. A ona jest... tu, tu. Więc kopmy. O, proszę. O, to i ona. Uhuhuhuhu, jakie piękne znajdźki. Co? Co? Silver... Okej, bierzemy wszystko. Resurrection Potion. I tyle. Sprawdzamy, co to daje. Dexterity plus 1. Sprawdźmy oczywiście nasze 9, 13, 8, 17 i 24. Jednoznacznie ty chyba weźmiesz Dexterity, bo ono daje... Aha. Missile weapons. Missile weapons. Dobra, ty wypijesz. I masz teraz 10 dexterity. Genialne. A co to za różdżka? Energia plus 20. Resist all. Invisibility. Niezłe. Może by sobie tego spróbować. Ta różdżka niech tutaj leci. Huhu. Pysznie. Pysznie, jesteśmy niewidzialni. I możemy sobie elegancko czarować. Dobra, ludzie, no to miłe znajdźki. Naprawdę miłe znajdźki. Niewidzialność na... Wow, naprawdę spory okres czasu. I znowu Sakista głoduje. Chłopie, nie wziąłem mięsa ze sobą za dużo, wiesz? Szczerze mówiąc. Dobra, to tutaj wszystko, co chciałem zrobić. Tu jest już wszystko. Więc tak, jestem, ludzie, znowu w kanałach. Tym razem mam tutaj wyjście na górę, więc... ja już tam prawdopodobnie byłem w którymś z odcinków, ale to chyba była tylko taka chwilóweczka, więc... dlaczego by... jedzonko, jak najbardziej. Dlaczego by sobie nie sprawdzić, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ominąłem, a podejrzewam, że mogłem. W ogóle... No właśnie, czemu mam tą broń? Bo spotkałem w wodzie... brzydali spotkałem w wodzie. Okej. O, tego się nie da zniszczyć. Jedzonko teraz jest na wagę złota. W sumie ja sobie to wyzbieram. O, proszę. Co za ciekawe miejsce. Jeszcze żeby było jasno, a nie tak ciemno. Tu się nic nie da podnieść. Jasno i żeby jeszcze mi słońce nie świeciło przez okno prosto w gały. To by było cudownie razy dwa. No ale chyba wszystkiego nie można mieć. Wszystkiego chyba nie można mieć w życiu. Elegancko. Żółwie i jaja. Żółwie mięso. Czyli nie zginiemy teraz. Jednoznacznie. Mogą głodować. Okej, stąd żeśmy przyleźli. Co to za cudowna miejscuwa? Klik? Słyszałem klik. Ale to klik niewiele mi pomogło. Ale mimo wszystko coś klikło. Klik. Cholera. Klik. 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 Nie. Dobra. Nie. To było bez sensu, okej.
Masakra po prostu. Tu dwa razy. Tu. Tu. Nie. I teraz zapomniałem. Tu. Tu. Huhu! Jest. Porządki oczywiście. Pierwsze co to porządki. Wow, te dźwięki mi się nie bardzo podobają. To brzmi jak przynajmniej Titanic. A nie chciałbym walczyć z Titanikiem. Dobra, je w piąteczka. A tu książka i jakaś notka, pycha. Książka, która dodaje energii. Jednoznacznie magiczce. Chociaż... Wiesz co? Nie, tobie nie trzeba energii. Dobra, masz luz z energią póki co. Magiczko. Żyryj. Coś nie bardzo się by zwiększyła ta energia jej. Żebym miała max energii już? Okej, okay, no możliwe, że zmarnowała mapa. Ha. Mapa. I co ja z tą mapą mam zrobić? Wow. Dobra, nieważne. Nie wiem, o co chodzi z tą mapą. Więc olać to. Skoro nie wiem, o co chodzi, to olewam. Dobra, w końcu jest sekret. Sekret tak jakby już. Sekret tak jakby już. No to śmigam do następnego wejścia. Przypomniałem sobie, że tędy można też się dostać na tamten teren. Skaczą. Wilki. Wilcy. Wilki jakieś. Czy on mnie wyczuł? Wyczuł mnie do cholery. Dobra, walczymy chłopie. Ale tyś wytrzymały. Ale zginąłeś. Żadnego żarcia mi nie zostawiłeś. Szkoda. Ale zginąłeś. To się liczy tak jakby. Dobra, badam teren. To jest podstawa przeżycia. Co tutaj? Co? Kilhan? Okej. Okay. Zwykle podpowiedź, która... Łożysz mordę. Łożysz mordę. Zmiana planów, jednoznacznie. Łożysz kurwa. Łożysz kurwa. Dobra, chodź tu. Chodź, bratku. Nie trafiłeś jeszcze, ty idioto. Ty idioto skończony. Au. Płoń. Nie ma. Co ty na to? Nie ma. No, dawaj. Płoń. Au. Było. Masz. Nie uciekniesz. Backstaby. Oczywiście, że ci wejdą backstaby wstrętny gnoju. Zginął. Co tutaj leży? Nic. SOS ma level. Świetnie. Co ja nim chciałem? Ja nim chciałem używać, kurczę, jakiejś broni, bo nie mogę tej użyć, więc jednoznacznie chyba potrzebuję koncentracji na poziomie pierwszym. Do cholery i niech będzie, niech stracę. Zobaczmy, jak to... Czy dam radę w ogóle tego użyć? Pyszne. Naprawdę cudowne. Lord Killian. Spoczywaj w pokoju. Gdzie ja jestem w ogóle? Jakieś nieznane tereny mi. Absolutnie. Znowu te ryczące tytaniki tutaj gdzieś słyszę. A to co? Co to za ciekawostka jakaś? Czy to trzeba wykopać? Nie bardzo to trzeba wykopywać. Wow.
No, zagadka. W każdym razie nowy kawałek terenu. Ja oczywiście gówno widzę, nawet z czarem światła. Na szczęście muchomorków tu jest sporo. One się na pewno przydadzą. I tak na razie jest rozkoszne buszowanie po okolicach. To orzesz w mordę. Uuu, poważnie? Okej, coś... Nie wiem, nic mnie nie napadło w każdym razie. Wszedłem do jakiejś miejscówy. Mnóstwo grzybów. Oczywiście żadnych przycisków nie widzę, ale nic to. I najważniejsze, że też nie wyskakują góle na mnie. Uhuhu. Jakieś przejście do następnego poziomu. Stop, stop, stop na razie. Na razie się zatrzymajmy na tym poziomie na chwilkę. Chociaż zerknę sobie, co to w ogóle jest.